Miłym akcentem ubiegłotygodniowej sesji absolutoryjnej w Radzeniu było wręczenie nagród za wyniki i osiągnięcia dla najlepszych uczniów z radzeńskich szkół. Uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie powitała Małgorzata Kowalczyk, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Radzeń, gratulując im osiągnięć i dziękując za wspólną pracę dającą wymierne efekty. To wy jesteście najlepszymi ambasadorami naszego miasta, mówiła Małgorzata Kowalczyk. Gratulacje i życzenia składali wyróżnionym uczniom burmistrz Jerzy Rębek i przewodniczący Rady Adam Adamski, wręczając uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. Listy gratulacyjne odebrali też zaproszeni na uroczystość rodzice. Po raz kolejny przypadł mi w udziale zaszczyt prowadzenia tej bardzo miłej uroczystości. To właśnie dzisiaj nagradzamy najlepszych z najlepszych, z naszych szkół, najlepszych uczniów, wybitnych. To nagrodę, którą przyznajemy, to jest nagroda za waszą ciężką i wytężoną pracę. To nagroda naszego uznania dla waszej postawy, wzorowej postawy uczniowskiej. To nagroda za to, że w sposób niezwykle solidny podchodzicie do swoich obowiązków szkolnych. To także nagroda dla waszych wielkich, wielkich zdolności, nagroda dla waszej ponadprzeciętnej inteligencji. Chciałabym wam bardzo podziękować za chęci do nauki, za waszą ambicję i za waszą ciężką pracę. Ci z państwa, którzy nie są tu pierwszy raz, a są tacy, których gościmy co roku, już słyszeli te słowa, ale myślę, że one w ogóle nie tracą na aktualności, więc powtórzę to, co mówiłam w roku ubiegłym, to, co mówiłam 2 lata temu, że wy jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miasta. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, o wręczenie nagród poproszę pana burmistrza Jerzego Rębka i pana przewodniczącego rady, pana Adamskiego. Filip Sparek jest uczniem klasy 7, jest finalistą polonistycznego konkursu lubelskiego kuratora oświaty. Ma kwalifikację do etatu wojewódzkiego konkursu lubelskiego kuratora oświaty z ortografii języka polskiego i języka angielskiego. Jest laureatem 9. ogólnopolskiego konkursu polonistycznego z ortografią na co dzień. Ma również wiele innych talentów i osiągnięć, ale te były najważniejsze. Te były najważniejsze, ale niezwykle ważną informacją jest to, że Filip jest muzykiem i wczoraj miałem okazję podziwiać jego twórczość podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Muzycznej. Filipie, bardzo serdecznie gratuluję. My wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, gratuluję serdecznie dużo dalszych, takich pięknych takich sukcesów w swoim życiu. Gratuluję serdecznie panu. Gratuluję serdecznie. I taki drobny moment, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dla rodziców naszych uczniów przygotowaliśmy takie listy gratulacyjne. Pozwolę sobie pierwszy odczytać w całości. Dla pani Katarzyny Polikowskiej z wyrazami uznania i życzeniami dalszych sukcesów wychowawczych, aby wybitne wyniki w nauce osiągane przez pani dziecko były powodem do dumy i przynosiły radość. Gratulacje. Zapraszam teraz już do podstawowej numer 1, Maję Krupską wraz z rodzicami, pani Anna i Przemysław Kurscy. Maja jest finalistką polonistycznego konkursu lubelskiego kuratora oświaty, a także uzyskała kwalifikację do etapu wojewódzkiego konkursu lubelskiego kuratora oświaty z ortografii języka polskiego i języka angielskiego. I kwalifikację do etapu ogólnopolskiego i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie polonistycznym z poprawą polszczyzną na co dzień. Szanowni Państwo, również list gratulacyjny dla pani Anny Przemysława Krupskiej. Gratuluję. Następną osobą nagrodzoną jest Franciszek Defter. Wiem, że nie ma dzisiaj Franciszka i nie ma rodziców, pani Izabeli i Pawła Gessler,
Natomiast poproszę o odebranie nagrody Patrycję Borkowską wraz z mamą Anetą Palicą Borkowską. Proszę pani dyrektor również o odebranie nagrody. Ciszy Gertner, gratulujemy serdecznie. To jest gratulacja dla Franciszka, to jest pominek. Również proszę przekazać pani Izabeli Babowi najlepsze. Patrycja Borkowska otrzymała wyróżnienie Kantor Matematyczny 2018 w kategorii klas 6. Jest finalistką 9. Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Mistrz Komputera. List gratulacyjny dla pani Anety Policy Borkowskiej i Grzegorza Borkowskiego. Zapraszam teraz Aleksego Sobińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z rodzicami. Aleksy jest laureatem wojewódzkiego konkursu Mistrz Komputera. Państwo, to jest gratulacyjny dla pani Magdaleny Marcinia-Stowicz. Wiktoria Jączak z klasy 6 ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wiktoria jest z nami wraz z panem Waldemarem Jączakiem. Wiktoria jest laureatką wojewódzkiego konkursu Polonista roku 2018. Proszę, jest gratulacyjny dla Agnieszki, pana Marka i Polski.
teraz uczniów z gimnazjum nr 2 i jako pierwszą poproszę Gabrielę Kost wraz z rodzicami, pani Joanna i pan Radosław Kost. Gabriela jest finalistką konkursu kuratoryjnego z geografii. Jest laureatką 9. Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Wędrujemy po mapie świata. Jest laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego Czerwona Róża dla niej. Jest laureatką ogólnopolskiego konkursu internetowego Licz swoje pieniądze. Monogram Laura na szczeblu wojewódzkim. To takie najważniejsze osiągnięcie.